Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy omlet z prawdziwkami. Do przygotowania omletu potrzebujemy 3 średnie jajka, do tego masło, masło do podsmażenia prawdziwków, 100 g prawdziwków. Mogą to być mrożone, świeże, jak i suszone, wcześniej namoczone. Do tego sporo szczypioru, łyżka śmietany 18, sól i pieprz. W pierwszej kolejności rozgrzewamy patelnię. Wrzucamy do niej masło. Następnie dorzucamy grzyby. Prawdziwki odrobinę zmiękły. Nie posmażamy ich za długo. Prawdziwek nie potrzebuje jakiejś większej obróbki termicznej. Zajmiemy się teraz jajkiem. Do jajka wrzucamy śmietanę. Szczypiorek. Odrobinę solimy. Musimy to teraz wszystko roztrzepać. Napowietrzyć, tak aby jajko ze śmietaną było jednolite. Myślę, że wystarczy. Następnie zalewamy prawdziwki jajkiem. Zanim się zetnie jajko, możemy go delikatnie wymieszać, tak aby prawdziwki były w miarę równomiernie rozłożone. Odrobina pieprzu, odrobina soli jeszcze i czekamy, aż nasz omlet się zetnie i przewracamy go na drugą stronę. Jak widzicie, omlet tam już się fajnie ściął, cały lata po patelni, tak więc można go przerzucić na drugą stronę. O, udało się. Omlet z drugiej strony podsmażamy dosłownie chwilkę i wykładamy na talerz. Omlet z prawdziwkami mamy już zrobiony. Wygląda naprawdę niesamowicie. Aromat prawdziwków unosi się w całej kuchni. Polecam i zachęcam, abyście zrobili ten przepis. Dajcie jakiś komentarz. Zapewne już nie raz robiliście go w domu, ale warto sobie odtworzyć ten przepis, przypomnieć, tym bardziej, że jest sezon grzybowy. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.